Statek został zbudowany po kilku miesiącach budowy kradłuba. 1010 wodzowanie. To jest trawler pelagiczny. Trafił jeszcze na prace wykończeniowe do stoczni norweskiej, z którą mamy podpisany ten kontrakt, i ostatecznie do norweskiego armatora. To przede wszystkim to, co widać w tej chwili, czyli kadłub, ale cała masa wyposażenia, które montujemy wewnątrz. Rurociągi, ładownie świeżej ryby z izolacją piankową. Takie prace dosyć złożone, których właściwie nie widać w ogóle na zewnątrz, a jest ich na tym akurat projekcie bardzo dużo, to zresztą widać po ciężarze jednostki. Jest to faktycznie początek nowego cyklu produkcyjnego. W ostatnich dwóch latach głównie wykańczaliśmy jednostki wcześniej zwodowane i teraz tym wodowaniem otwieramy następny cykl. W tym roku będziemy oddawać chociażby dwa promy z napędem hybrydowym dla Transport of London. Kolejne jednostki rybackie, które też powstają tutaj nieopodal, będą powstawać, już może nie będą wodowane w tym roku niszczyciele min. Ich budowa w takim wymiarze konkretnym, widocznym, rozpocznie się mniej więcej po wakacjach. Powstają też holowniki dla marynarki wojennej. Podpisaliśmy niedawno kolejną umowę na dwie jednostki wielozadaniowe dla urzędów morskich do Szczecina i do Gdyni. One są w tej chwili w bardzo zaawansowanej fazie projektowo-przygotowawczej. Negocjujemy w tej chwili kilka następnych kontraktów.